jestem Nati, a dzisiaj będziemy piekli babeczki. Jesteśmy w kuchni. Będziemy robić babeczki z płatkami czekolady. Razem z nami dzisiaj moja mama. Cześć! Do przygotowania babeczek potrzebne 2 jajka, 100 ml wody i 100 ml oleju. Do przygotowania babeczek są 4 kroki. Pierwszy krok to nastawienie piekarnika. Trzeba ustawić go na góra-dół i na 175 stopni. Spoko. Otwieramy nasze opakowanie z babeczkami. Jakie tu skarby. Mamy foremki. Mamy całą mieszankę. I mamy płatki czekoladowe. Całą mieszankę na tej wsypujemy do miseczki. Tak, możemy przerwać. Super. Wszystko wsypujesz tutaj. Jak się dymi. Pokażę wszystko. Teraz olej i woda. Same? Tak. Najtrudniejsza część, czyli wbijanie jaj. Oczywiście wpadło z łupką. Ale mamy to. Teraz będziemy to miksować. Podłączam do prądu. Teraz Nati będzie miksował całą mieszankę. Zobaczcie. Na ile dać? Na razie na małe obroty, na jedynkę. I mieszasz. Zobaczcie, powstaje taka masa. Tak, żeby to wszystko się zjedna się. Pokaż na chwilę. Zobaczę, czy jest dobrze. Nasza masa jest już prawie gotowa, tak, odłącz. Na koniec dodajemy płatki czekolady, które Nati wymiesza, zobaczcie. Ja wsypuję, Nati będzie mieszał, zobaczcie. Wszystkie płatki czekolady możesz wymieszać. Pokaż do kamery, jak wygląda już masa z płatkami czekolady. Super. Masę teraz odstawiamy na bok razem z łyżką. A teraz będziemy wkładać foremki do naszych blach. Nati, masz część foremek. Proszę. Nie, proszę. Pierwsze foremki. Okay. Okay. Teraz najtrudniejsza część. Wlewanie do babeczki. Okay.
Okej. Okay. Będę ja to przelewać. Nie wiem, czy mi się uda. Nie porozlewać. Już jedną blachę mamy zapełnioną. Teraz druga blacha. Super, to Nati określił. I mamy nagrzanie, teraz będę wkładać babeczki. Wszystko jest bardzo gorące, trzeba uważać. Poczekaj Nati, ja wysunę. Włóż, nie bój się. Super, daj następne. Nic się nie bój. Teraz zamykamy babeczki w piekarniku. Na ile minut? 20. Na 20 minut. Do została jedna trudna, która się gdzieś przywarła. A to dla Natusia. Sok jabłkowy. Ja teraz będę próbowała babeczkę.